Hej, z tej strony witam was na ten 997 w kolejnym odcinku z Mario Worker Remake. W tym odcinku chciałem przejść światy minus B i minus C autorstwa Adama Zyśka. Jakiś czas temu nagrywałem ujemny A, no i nie był on łatwy, a z tego co grałem w te dwa światy są one jeszcze trudniejsze. Dobrze, na razie się zaczyna w miarę spokojnie. Słabo tu widać, gdzie wylądują te kule ognia. No ale trudno. Jakoś się udało przejść. Ok. Dzięki za Fireflower, a nie pogadzę. Okej, okay. Czekamy na platformę. Uff. Na szczęście taka platforma może nas porwać na górę, jeśli wpadniemy w nią od boku. Więc wciąż możemy się uratować, jeśli nie skoczymy idealnie na nią. Lecimy dalej. No plus jest taki, że oba światy mają po 3 poziomy tylko. Minus, że no nie są łatwe po prostu. A one-upów też mało, szczerze mówiąc. Dobra, i tu od razu oszczał robimy, bo spam chamy go. No. No jest ich trochę, jak nie mamy żadnego power-upa, to musimy aż tutaj dojść po kolejnego. Dobra, muszę uważać, bo bym sobie wybił one-upa, chyba jest niestety tylko jednorazowy. No i wciąż będziemy musieli za każdym razem przejść przez te hamy, bro, żeby się do niego dostać. Wolę się was pozbyć, bo i tak mam tutaj bullet billa, żeby dał mi windę. Tak trochę kiepsko tutaj się ruszyć gdziekolwiek, ale dobra. Mamy tutaj kwiatka. Uff, nie lubię takich rzeczy, musisz tak naprawdę dobrze skoczyć. Zgaduję, że wolę to niż spam wrogami. Oczywiście te roślinki wychodzą, nieważne gdzie jesteśmy, no i są odporne na nasze ataki. Natomiast same z miłą chęcią będą nawalać, ile tylko się da. Okej, może stąd spadam. No nieźle. No na szczęście mamy jakieś one-upy w tym etapie, ale później nie za bardzo. Albo może nie znalazłem po prostu. No. Muzyka z Castlevanii, co? Miło. No oczywiście spani mają wywalone na ogień. Bo czemu nie? Dobrze, że tu jest grzybek. Okej, okay. Mam już teraz szansę przejść. Siema. No nie, no goni mnie, muszę uciekać. No na szczęście te platformy nie spadają, z tego co pamiętam. Za to ja prawie spadłem do lawy. No nic, tylko czekać i liczyć na to, że żaden podobu nie uzna, że poleci we mnie. Beetroot.
Średnio tu przydatny ten bitu, w sensie, no, dodatkowe tafienie, nie mówię, że nie, ale Lui by się bardziej przydało, myślę, bo mamy teraz coś takiego. Okej. No i ten moment to jest tragedia, jak ja mam tego uniknąć wszystkiego? To jest takie na zasadzie... sprawdzenie, czy masz jakiegoś power-upa. No i najgorsze jest to, że jeszcze po tych podobu musisz przetrwać tam te rotodiski, więc to nie jest jeszcze koniec. No nie jestem fanem tego momentu, no wszystko inne ok, jest jakoś na uniknięcie, zarówno skok przez te kolce, jak i unikanie tych bullet billi, jak i rotodisków, ale mam wrażenie, że akurat tamten moment sam ją podobuje na czystego farta, no. Chyba, że one mają zawsze ten sam schemat jakiś. Nie możemy go przewidzieć. Okej. Okay. Stajmy tutaj, żeby mają nie szedł przez ten podobu. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o świat ujemny B. Niby nic trudnego, nie? Ale... no będzie gorzej z ujemnym C. No tutaj w sumie zamek jest najgorszy. Szczególnie ten moment z armią podobu. Nie mówię, że się go nie da uniknąć, ale jeśli to jest losowo, to masz strasznie małą szansę na to. Okej, okay. Scenariusz bierzemy. Świat ujemny C. Pum, pum, pum. Dodać mapę. Okej. Okay. Minus C, minus C, minus C, mapa jest. Daleko tam idzie. Plus taki, że mam... Super Mario. Natomiast minus, że mam znowu 4 życia, bo tam było. Wiem, że mogłem sobie zmienić, ale już chciałem zostawić tak, jak są te ustawienia. Okej, okay, oczywiście Lucky tu możemy pokonać i nam nie zaszkodzi. Więc to nic się tutaj nie zmieniło. Znaczy nie zaszkodzi, nie może nas zranić poprzez dotknięcie nas. No natomiast wciąż może nas zranić licznymi spajnymi, które rzuca, więc no nie jest to darmowe. Ta muzyka jest taka pozytywna, kiedy wszystko chce nas zabić. No i oczywiście, no, nie muszę mówić, co z tymi zielonymi spajniami, jak widać, nie są one głupie i nie spadają. Schodząc przez krawędź. Wow! Gratuluję. Świetny rzut. Okej. Okay. Good morning. Lubię to. Good morning. Dobra, po prostu idźmy. Ani słowa. Łatwo nie jest. Pora na autoscroll. Jej, wszyscy uwielbiamy autoscrolle. No i właśnie tutaj by się jakiś łana przydał, na przykład na autoscroll. Chyba, że jest, ale coś pominąłem. Zaczyna się już od takich skoków, a jest jeszcze lepiej. Ojejoj. Okej. Okay. Teraz takie pytanie za 100 punktów. Po co jest tutaj ten Starman?
Jedyne co mi grozi teraz to upadek w przepaść, ale stanę mnie przed przepaścią nie chroni. Więc po co? Nie mam żadnych wrogów do pokonania, żadnych rzeczy do uniknięcia. Najdalej dojdę, myślę, do tych Bullet Billy, jeśli go złapię jak najpóźniej, ale co mi to daje w tym momencie? Dziękuję za waszą łaskę! No trochę mnie dziwi ten stamen, no naprawdę dałbym go w zupełnie innym miejscu. Tyle możliwych miejsc jest, gdzie mógłby ten stamen być, że naprawdę, no. O kurde. Że tam to się wydaje najmniej potrzebny stamen. Wiem, że to są takie memy, że stamen to jest kompletnie nieprzydatny, ale... Bo zawsze się go daje w najgorszym możliwym miejscu, ale bez przesady. To jednak widuję, że ten stamen jest dany jakoś w logiczny sposób w grach Mario, żebyś mógł na przykład nabić sobie one-upa na licznych przeciwnikach, albo żebyś mógł uniknąć jakichś rotodisków. Tutaj była tylko przepaść. Teraz będę przez pół odcinka mówił referat o tym, dlaczego tamten stan nie miał sensu. Spokojnie, mam z tego doktorat. Zaufajcie mi. No i tak, to nie jest jeszcze koniec poziomu. Autoscroll przynajmniej się skończył, ale... Nie pamiętam, czy tutaj muszę użyć Bullet Billy, czy... Ach, chyba nie musiałem, ale... Skoro już to zrobiłem... Jest tu coś? Jest! Nie pogadzę. No tutaj chyba też bym musiał zdawać na wszystko. Okej. Uff! Okej! Coś trochę za szybko się ta meta aktywuje. Na ogół jest tak, że możesz jeszcze chodzić po tej strzałce w górę. A tutaj się aktywowała już tak od razu. No ale dobra. Nie ma to wpływu na nic ostatecznie, tylko dostanę trochę więcej albo trochę mniej punktów. Pora na zamek. Znowu muzyka z Castlevania. No i mamy power up. No i tutaj, no też jest trudno, w dodatku jestem idiotą i zniszczyłem sobie kupę. Dobra. Na szczęście był jeszcze jeden. Nie mogłem doskoczyć do niego. Że musimy użyć Bullet Billy. Przydałoby się tylko, żeby oni strzelały tak. Okej. Nieregularnie, żebym nie wiedział, jak przejść. No i polecałbym może, jak auto robi coś takiego, że musisz użyć Bullet Billy i dać jakąś tablicę i pokazać, że nie, że Mario się odbija od Bullet Billa. Żebyś wiedział, że tu masz użyć Bullet Billa. Tu jest taki gimmick, masz się odbić od Bullet Billy, a nie, że masz po prostu skoczyć na ślepo. Myślę, że łatwe rozwiązanie, a wiesz, gracz będzie wiedział, co ma tu zrobić, a nie na zasadzie... czy ja mam tutaj po prostu skoczyć, czy mam odbić się od Bullet Billy? Nie za dużo was? Bez jaj. No i tutaj chyba znowu ten moment,
używamy Bullet Billy. Aż z Louis to w sumie no. Zgaduję, że z Louis bym przeskoczył i tak, ale chyba bez Louis bym musiał użyć. Okej. Okay. Tak, nie. Oczy was nie mylą. Muszę pokonać Bowsera, kiedy Amebo spamuje młotkami jeszcze we mnie. I jeszcze Bowser teraz też wyjmuje młotki. Aha. Okej. Dobra. Udało się. No nie powiem, ta walka jest bardzo ciężka przez tego Amebo. I chyba go nie możemy w żaden sposób pokonać, no bo kulami ognia go nie sięgniemy. Może Beetrootem, ale by musiał donieść tutaj Beetroota przez te wszystkie poziomy. No i świat ujemny C ukończony. Co mogę powiedzieć? Oba światy bardzo dobrze zbudowane, bardzo ciekawe. Tylko, no trudne, po prostu trudne, a to mówimy tutaj o... niby dopiero B i C, a jeszcze będzie masa tych światów. Chyba, że to tak działa, że to są ujemne, czyli że zaczynamy od najtrudniejszych, a minus Z to będzie najłatwiejsze, nie wiem. Nie wiem naprawdę, ale no cóż. No i mało też one-upów, no chyba tylko w tym drugim etapie świata ujemnego B były dwa one-upy, a tak tu nie uświadczyłem żadnych, no coś z monetek może nazbierać. Okej, w takim razie. To byłoby na tyle w tym odcinku. Przepraszam was na chwilę, coś sprawdzę. Okej, przepraszam, już jestem. Akurat pominęło mapy świata na zasadzie, że no, że kliknąłem klawisz pauzowanie, nagrywanie i to automatycznie też po prostu przeszło dalej za mapę świata, ale dobra, to nieważne, bo ukończyliśmy poziom i cały świat. No dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta, Zadosa, Domagała, David Pay 22, Hammer Time, Nuevi, Filipeso, Vito, Plain Gaming, Mario the Hedgehog, Panky KPS, NesoX, Film Szczeczach, Bez Nazwy, Żubotny, Lipomidor, Koskin.pl, Piotr Haduch, Junior Game YouTube, Nichoa, XKMX, Tio.pl, Kuprzyl, Makarioko, K12, Kowalski 11, Batek ADMX, Blachy, Patrzyfaje, Prajoshi 40, na 26, Czemeczek.pl, Mikołaj Games, Dano, Demus, Misa, Lapenio, Tomek 83839, Bandax, Janek 06, Filbusa, Mucz, Mario Forever, Tuksysz, Jebaka, Kaptu, Adam, Zyć, Mastercard, Kalu, Hyfer, Mario, Hysira, Fox, Zosia, ZDBK, 11, Talerz XT, Walker 678. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam z bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!